Ślepcy! Ślepcy i głusi odmawiający zobaczenia i usłyszenia. Czy lękacie się odnaleźć prawdę? Ja jestem prawdą. Czyżbyście bali się mnie znaleźć? Czy zamknęliście oczy, aby się mnie zaprzeć? Czy to jest dla was prostsze niż szukać? Ja jestem drogą. Jestem drogą i kocham was. Jestem światłością, która jaśnieje, by każdy widział prawdę. W dzisiejszym fragmencie zaczęło się od ostrej jazdy. Aż trochę głupio mi było. Czasami Bóg ma nas za ślepców normalnie. No bo mamy mózgi, a ich nie używamy. Coś w tym jest normalnie, że my się lękamy odnaleźć Boga, czyli prawdy. Coś z tym lękiem jest, coś, tak mi się właśnie wydaje. W nawiązaniu do ostatnio filmiku Adama Szustaka z kanału Langusta na Palmie, w nawiązaniu do tytułu, my właśnie się lękamy Boga, lękamy się, że nas Bóg okradnie z tego, co mamy, jednak to, co mamy, to nas zniszczy. Bóg chce nas okraść. Chce okraść to, co nas zniszcza. A my myślimy sobie, że będzie gorzej z nami, jak Bóg nam ukradnie to, co nas niszczy, a my sobie myślimy, że to nie jest aż takie złe. Bóg jest prawdą, a więc jeśli nie szukasz gorliwie Boga, to tak naprawdę mijasz się z prawdą w swoim życiu. Bóg ma świadomość naszego bania się. I dlatego zadaję pytanie. Czyżbyście bali się mnie znaleźć? Stworzenia potrafią zaprzeć się Boga do takiego stopnia, że zamykają oczy. Właśnie zamknięcie oczu duchowych jest prostsze niż szukanie prawdy. No bo szukanie prawdy jest wysiłkiem, trudem. Bóg jest drogą, a więc jeśli odważymy się wejść na tę drogę, na której nie będzie łatwo na tej drodze, będzie wiele przeszkód, ale jak się odważymy wejść na tę drogę, to wtedy poczujemy, że nasze życie ruszyło do przodu. Nie będzie już żadnej stagnacji, tylko będzie rozwój z roku na rok. Na tej drodze wreszcie poczujemy prawdziwą miłość. Miłość Boga do nas. Bóg jest światłością, jak ta lampa, i dzięki temu widzimy więcej. Tak samo jak tutaj widać więcej w tym pokoju. Bez lampy nic by nie było widać. Dzięki Bogu, dzięki prawdzie, dzięki Jego światłości widzimy więcej niż ludzie nas otaczający, którzy nie chcą być bliscy.